No i jesteśmy w Zakopanem. Hilsa jest 134 metry, czyli ostatnia skocznia w Polsce z normalnych, znaczy ze średnich, z dużych, no z dużych. A później zaczniemy 4 razy 4 konkursy na mamutach. Zapraszam oczywiście Was do zapisywania się typu do Pucharu Świata, typu imię i pseudonim, w jakim chcecie występować, na przykład Borys Kalesony. A zaczynamy teraz kwalifikacje w Zakopanem. No i Wojtek Fortuna zaczyna kwalifikacje w Zakopanem. Ojejciu, kliknąłem guzik, no i Wojtek Fortuna niestety zabił się na skoczni, ale pewnie zobaczymy go w następnym konkursie i Łukasz Rutkowski. No i trochę spłaszczył odbicie i niestety upadek. Tu już widzę, że gracze komputerowi będą górą Patrygałka. Ciekawe jak na mamutach. Patrygałka przyzwoicie. Ale niestety odległość ta nie pozwala na kwalifikację. Klimek Murańka. Oj, Klimek zaszalał. Będzie kwalifikacja. I Dawid Cyberblum. Dawid spóźnił odbicie, ale walczy o odległość i może się uda. Wątpliwa sprawa. Konrad Bonak. Konrad Bonak niestety. Słabizna. Stefan Hula. Stefan szalał w powietrzu, no ale to raczej mu nie pozwoli na kwalifikację. Dawid Kubacki. Dobre wybicie Dawida. I to mu pozwoli osiągnąć kwalifikację. I Paweł Kurpisz, czarny koń Pucharu Świata. Paweł walczy i powalczył o tą odległość. Łukasz Luki. Piękny skok Łukasza. I Robert Mateja. Oczywiście na mamutach się nie spodziewajcie jakiejś rewelacji, bo ja tam nie umiem skakać, ale po prostu chciałem, żeby było ciekawiej. Olek zniszczył. Dobry skok Olka. Ale niestety nie ma kwalifikacji. Marek Rosenberg. Oj, spóźnił odbicie, ale walczy o odległość. No, ale niestety ta odległość nie da kwalifikacji. Piotrek Żyła. Piotrek poszalał i już myślałem, że będzie liderem, ale trochę noty słabe. Frankie Five. Oj, dlaczego go przesunąłem? No, niestety. Ja zwaliłem ten skok. Pablito Biceps. Pablito. Trochę mu się rozjechały narty, ale jest kwalifikacja. Tomasz Byt. Tomek. Też dobrze skoczył. Krzysio Biegun. Dobry skok Krzysio. I jest w tym momencie liderem. Mateusz Chrzano. Mateusz
Chyba nie osiągnął. A jednak. Danone Fun Life Pool. Trochę spóźnił, ale wyciągnął ten skok. Wyciągnął bardzo dobrze. Danone Ronaldo. Niestety nie ma kwalifikacji Danone i Maciek Kot. Maćka trochę szarpało i to może być... Tak jest, noty. Noty zaważyły o tym, że nie ma kwalifikacji Jan Ziobro. O, Janek spada. Skoczni. I Paweł Ejkarot. Niestety Paweł spóźnił skok. Kamil Stoch. Kamil wyszedł zbyt wysoko i nie mógł odlecieć. Wytracił prędkość i Radek Gigantus. O, Radek Gigantus też zaszalał. W pierwszym konkursie na Zakopanem Adam Małysz. Zbyt wczesne wybicie. Jak to pierwszy konkurs jest sprawdzający. Kasi zajebiota, on nie musi się kwalifikować, więc na luzie podchodzi. No ale w miarę skoczył. Rafał Ślisz. O, Rafał zaszalał. I Radek Jachres. No tak, Jachres by nie miał kwalifikacji. Zobaczymy jak Seba Statysta. Ostatnio Seba słabo skacze. I teraz też. Krzysio Miętus. Słaby pisk, Krzysio. Zobaczymy co pokaże Marcin Bachleda. Ci zawodnicy są na razie bez formy. A to już jest koniec sezonu. I Borys Kalesony. Borys pokazał się z dobrej strony. I zaczynamy konkurs. Pierwsza seria. Zaczynają Klimek Murańka. Zwykle zepsuł skok. Dawid Kubacki. No, zobaczymy go w drugiej serii. Czarny koń Pucharu Świata Paweł Kurpisz. Dobry skok. I Łukasz Luki. O, Łukasz Luki. Chyba będzie liderem. Tak jest. I Piotrek Żyła. O, Piotrek trochę słabo wyszedł. Czy będzie w drugiej serii? Prawdopodobnie tak. Pablito Biceps. Oj, Pablito Biceps.
14 miejsce, czyli będzie miał kwalifikację. Tomasz, znaczy będzie w drugiej serii. Tomasz Brut. Dobry skok, dobry skok. Krzysio Biegun. Przyzwoity skok. I teraz Mateusz Chrzan. Też przyzwoity skok. Damian van Lifepool. Dobry skok. No i Kasi zajebiota. Dobrze się spisał. I zaczynamy już ostatnie skoki. Rafał Ślisz. I Rafał chyba zostanie liderem. Tak jest. Radek Jachres. Piękny skok Radka. Seba Statysta. Sebie nie zobaczymy raczej w drugiej serii. Krzysio Miętus. Krzysio Zaszalo. I teraz Marcin Bachleda. Oj, Marcin, wybicie do góry, ale powalczył o odległość. I Borys Kalesony, lider Pucharu Świata. Jak się spisze w Zakopanem? A spisał się rewelacyjnie, jak na jego formę. I zaczynamy drugą serię konkursową, a zaczynają Piotrek Żyła. Ojejciu. Pablito Biceps, 25 po pierwszej serii. I zachowa tą swoją pozycję na razie. Marcin Bachleda. 23 po pierwszej serii. A teraz ma dobrą wysokość. I walczył o odległość. Skoczył 130 metrów, ale niestety upadek. Krzysio Miętus. Krzysio zaszalał. Mateusz Chrzano, 15 po pierwszej serii. Ojejciu. Mateusz zepsuł skok. Nie zepsuł. Radek Jachres, 13 po pierwszej serii. O, Radek. Zepsuł jeszcze upadek, no niestety. Tomasz Byrd. I Tomek powalczył odległość. I czarny koń Pucharu Świata Paweł Kurpisz. 10 po pierwszej serii. Ale Paweł. Dość, że spóźnił to jeszcze upadek. Damian van Lifepool. 9 po pierwszej serii. Oj, zbyt wcześnie się wybił. Walczył o odległość, ale niestety. Dawid Kubacki. Dawid powalczył o odległość. I Kasi zajebił za 6 po pierwszej serii.
Spóźnił, odbił się z jednej nogi, ale powalczył o odległość. Dużo nie straci. Krzysio Biegun, piąty po pierwszej serii. Pięknie, Krzysio. Szalał. I Borys Kolesony, trzeci po pierwszej serii. I zachowa tą pozycję. Łukasz Luki, drugi po pierwszej serii. Już widać, że będzie słabszy skok. Niestety nie utrzymał. I Rafał Śliż, lider po pierwszej serii. On ma dużą przewagę, więc tak jest, wygrał konkurs. Rafał Śliż przed Borysem Kalesonem, Tomaszem Burtem, Krzysiem Jędrusem, Łukaszem Luki. No i jak widzicie, cała garść naszych zawodników. No i Borys Kalesony, a raczej po Pucharze Świata w Zakopanem, już może triumfować, jeśli Rafał Śliż go nie dogoni. Ale jest sprawa jeszcze taka, że Adam Małysz walczy z Tomem Hilde o tą dziesiątkę czołową. To zobaczymy. Zapraszam Was na kolejny konkurs.